Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie nie będzie ani recenzji jako takiej, ani też żadnego rozpakowania czy prezentacji. Będzie to bardziej porównanie dwóch bardzo znanych, bardzo popularnych i też myślę, że bardzo dobrych rodzajów chłodzeń kart graficznych, czyli chłodzenia DirectX 2 od Asusa oraz chłodzenia Windforce od firmy Gigabyte. Zwrócimy uwagę przede wszystkim na to, jakie te karty mają wymiary fizyczne, jak wyglądają, jakie mają cechy. Ten film ma Wam ułatwić wybór karty pod względem właśnie dopasowania do Waszej obudowy. Jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i o tym sobie w tym filmie pomówimy. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, więc zapraszam Was na szybciutkie porównanie tych kart. Jeśli byście chcieli kupić sobie kartę Asusa, Asus ma chłodzenia typu DirectX 2, czyli z dwoma wentylatorami. Pod spodem mamy dwa duże radiatory, mamy dwa duże heatpipy u góry i w większości modeli jedną sekcję zasilania na złącze sześciopinowe. Jeśli chodzi o zestaw wejść, to mamy dwa razy DVI z adapterem na VGA też, czyli możemy monitor analogowy też sobie podłączyć, wejście DisplayPort i wejście HDMI. No i system chłodzenia jest wydajny i dość cichy. W tym przypadku mam tutaj Radeona HD R9270 w wersji OC. Natomiast tutaj mamy kartę od firmy Gigabyte z chłodzeniem Windforce. Tutaj akurat jest model G1 Gaming, jest to GTX 960. Obie karty mają po 2 GB pamięci RAM, natomiast chłodzenie Windforce, jak widzicie, różni się znacznie. Mamy tutaj dwa duże radiatory pod spodem, jeden mały i aż trzy wentylatory, które mają specjalnie ponacinane łopatki i też, jak widzicie, w środku mamy sporo heatpipe'ów i karta jest znacznie dłuższa i też sporo cięższa od konstrukcji Asusa. Z tyłu mamy jeszcze taką zabezpieczającą płytkę, wykończenie, taki backplate i mamy znacznie bogatszy zestaw wejść tutaj. Też dwa razy cyfrowe wejścia DVI, DVI, jak to woli, jedno wejście HDMI i aż trzy DisplayPorty. Do tej karty bez problemu podłączymy jednocześnie aż cztery monitory, tak więc jest to jakaś przewaga. Ja Wam jeszcze w tej chwili je odwrócę miejscami, zamienię. Więc widzicie, że różnica jest naprawdę znaczna. Jeśli chodzi o kartę Asusa, wystarczy, że będziecie mieli jakieś 24 cm niecałe miejsca w obudowie. Natomiast do Gigabyte już potrzeba 31 cm z haczykiem. Więc zanim kupicie sobie taką kartę, to zmierzcie, czy na pewno Wam wejdzie. Możecie mieć w tym miejscu na przykład z tyłu jakiś dysk, jakąś klatkę na dyski. Wtedy można to oczywiście zdemontować sobie, tak żeby te dodatkowe centymetry się zmieściły. Oczywiście chłodzenie Windforce również jest bardzo ciche, bardzo wydajne i powiem Wam, że w tej chwili są to moi dwaj ulubieni producenci kart graficznych. Co prawda nie testowałem jeszcze kart firmy MSI, też wyglądają ciekawie, natomiast to jest zdecydowanie czołówka. Kart z chłodzeniem DirectX 1 i 2, miałem już kilka, sprawowały się świetnie, natomiast to jest moja pierwsza karta z chłodzeniem Windforce, które również jak na razie w testach po prostu w codziennym użytkowaniu sprawuje się naprawdę super. No i jeszcze jeśli chodzi o szerokość, przy standardowym chłodzeniu obie karty zajmują dwa sloty, tak zwane dwa śledzie w komputerze. Więc musicie wziąć pod uwagę, że jeśli byście chcieli sobie zrobić jakiś crossfire dwóch takich kart, to musicie mieć też odpowiednio miejsca w szerz, w swojej obudowie, też dwa porty po prostu PCI Express 16 i 8 na swojej płycie głównej, żeby to zrobić. Natomiast jeśli spełnicie wszystkie warunki, to jak najbardziej można sobie którąś z tych kart sprawić. I pamiętajcie też o zasilaniu. Minimalne wymagania dotyczące zasilania znajdziecie na stronach producentów. Jest tam podane na przykład, że ta karta, powiedzmy, minimalnie wymaga zasilacza o mocy 550 W, ale oczywiście to jest podana moc dla całego zestawu z procesorem, z pamięciami i z innymi komponentami. Nie myślcie sobie, że te karty aż tyle pobierają. Ile biorą dokładnie, szukajcie w moich testach.
Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za obejrzenie tego filmu. Ceny kart sprawdzicie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!